znowu jedynka, ale tutaj taka chodzi jedna wysoka, tam gdzieś poszła, chyba może do jedynki wsiądzie, o tam wsiądzie, tak do drugiego wyjścia, taka też chyba jakaś Żydweczka. No to tak tu łaziła po tym przystanku, chcąc jakby opanować ten przystanek, zapanować nad sytuacją. I takich tych kobiet czarnowłosych, to mogą być Żydóweczki, to mogą być Hiszpanki, ale przecież skoro po polsku mówią, to wiadomo, że raczej Żydóweczki. I tak tu chodziła po tym przystanku, wiesz, chcąc, no czarnowłosa, taka wysoka, 2 metry, ode mnie wyższa oczywiście, chcąc zaszpanować na tym przystanku, zapanować nad sytuacją. Tak, piękne, Arkadia piękna, dziadku Felku, wspaniała ta Arkadia, bo tak się uśmiechnął tutaj, witamy, Radio Koncita, powiedział, ja mówię tak, Arkadia piękna, Arkadia piękna, tylko że ludzie czasem nie są piękni, ale to my nie mamy na to wpływu, bo są charakterem podobni do gadów, zadziorni, tak tym plecakiem się zarzuca, te ramiona tak poprawia, jakby jakąś hipochondrię miała, małpka grzeczna, świnka, Peggy Smith, wspaniała, ale ludzie to już nawet nie świnka, ludzie to już nie małpka, nie ma tu, jako gady, także nie masz babci, nie masz dziadka, krótko żyją, no bo jak w stresie, w nerwach mareczkowych, no to na dupie rak, na dupie pryszcz. Ja nie mówię, że my możemy się też wykończyć, bo pójdziemy do lekarza, jutro okaże się, że rak, ale jak one kopcą papierosy na przystankach na linii tramwajowej, bo tu jest linia tramwajowa, Arkadia, no to przecież wszędzie jest, proszę Państwa, zagrożenie rakowe.